Witam Państwa serdecznie, jak co tydzień ze sklepu Fotomag przez stacji metra Stokłosy, ponieważ powiedziałem, że będę wracał do książki Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, to też i wracam, bo warto do niej wracać. I dzisiaj jeszcze chciałem wrócić do tomu pierwszego, proszę Państwa, i do takiego rozdziału, który się nazywa Handel zagraniczny Żydów w okresie od 1573 do 1648 roku. Ignacy Schipper, jak się wszyscy zorientują, sprzedaje nam mnóstwo ważnych informacji, natomiast ocenia te informacje jednoznacznie pozytywnie na korzyść diaspory i społeczności żydowskiej. Jak to jest pokazywane, jak to widać, proszę Państwa, w tekście. W tym rozdziale powołuje się na sławną książkę Sebastiana Miczyńskiego, Zwierciadło korony polskiej, urazy ciężkie i utrapienia wielkie, które ponosi od Żydów, wydaną w 1618 roku. Biedny Miczyński, któremu się wydawało, że jak zdemaskuje żydowskie sieci handlowe i monopole, które zakładają Żydzi w miastach, to wszyscy zawołają to straszne i wypędzą Żydów z Polski. Tak się oczywiście nie stało, dlatego że no, współpraca diaspory z producentami żywności i innych produktów, czyli ze szlachtą, była tak głęboka i wielopoziomowa. No przede wszystkim kredyt też był potrzebny, tak, rozmaitym instytucjom w Polsce, przede wszystkim dworowi, ale nie tylko dworowi królewskiemu, ale także dworom magnackim. Więc o tym, żeby ktokolwiek powiedział cokolwiek złego na Żydów w Polsce, nie było nawet mowy. Nie było nawet mowy. Natomiast oczywiście doszło do konfrontacji, ponieważ Miczyński napisał tę swoją książkę po to, żeby ją przedstawić na walnym zgromadzeniu szlachty i tam uzyskać poparcie dla swojego projektu ograniczenia wpływu żydowskich w Polsce. To się nie spełniło, dlatego że król Zygmunt III opowiedział się wyraźnie i jasno, to trzeba powiedzieć, król Zygmunt III opowiedział się wyraźnie i jasno po stronie diaspory i książkę Miczyńskiego potępił, ponieważ uznał, że może ona wywołać tumulty antyżydowskie, czego król w ogóle nie chciał. Co i tak nie miało znaczenia i nie ma do dzisiaj w ocenie tego władcy, który jest no, lekceważony i pamięć o nim jest spychana w ogóle nie wiadomo w jakie tam zakamarki. Natomiast proszę Państwa, obficie cytowany jest Miczyński w dziejach handlu żydowskiego na ziemiach polskich i to co tutaj czytamy o wpływach jakie diaspora szczególnie z Poznania miała w Europie zachodniej, północnej, ale także na wybrzeżach Morza Śródziemnego i w Persji, jest po prostu wstrząsające. Wstrząsające. Sumy, jakie wchodziły w grę, to są tysiące i dziesiątki tysięcy złotych polskich. To jest dzisiaj niewyobrażalne. Więc no ja nie umiem przeliczyć tego na współczesne relacje finansowe, no ale wiadomo, że 1000 złotych to była po prostu potworna siła. I to było bardzo dużo pieniędzy. No zawsze przypominam to wyliczenie, które użyłem za przykład w drugim tomie baśni polskiej, że 6 tysięcy florenów kosztował galeon za Zygmunta Augusta, a Jan Kochanowski pożyczył Filleją 14,5 tysiąca florenów. No więc obroty, jakie osiągali na jednym tylko rynku, w wybranym kraju albo w jednym tylko mieście potentaci żydowscy, no przekraczały znacznie tę sumę. Miczyński, a Schipper za nim wymieniają dokładnie towary, jakie były w obrocie i w jakich specjalizowali się handlarze, kupcy żydowscy. No więc mi najbardziej w pamięci i tak w sercu tkwił rysie perskie. Ktoś polował w Persji na rysie. Te rysie były zabijane, obdzierane ze skóry. Skóry były garbowane, a następnie masowo, bo to masowy eksport był, przewożone były przez Turcję bądź Środkową Azję do Rzeczpospolitej, a może przez Morze Śródziemne. Tego nie wiem, dlatego że Miczyński ani Schipper nam tego nie zdradzają. I tutaj były przedmiotem obrotu, czyli część sprzedawano na miejscu, a część była wysyłana dalej. Rysie perskie, oczywiście klejnoty, to też jest ważna rzecz, że cały rynek
drogich kamieni był zmonopolizowany przez diasporę. I co jest ciekawe, ponieważ były rozmaite ograniczenia dotyczące handlu żydowskiego i proszę Państwa, to jest, te ograniczenia oczywiście niczego nie przynosiły żadnego skutku, dlatego że no prosta sprawa, żadne ograniczenia nie będą skutkowały, bo one ograniczają działalność kupców na jednym tylko rynku, a oni są obecni na kilkunastu rynkach, więc te ograniczenia mają w nosie i zawsze je obejdą. Więc no, jak ktoś chce konkurować z handlem żydowskim, musi wymyślić lepszy sposób niż ograniczenia administracyjne, bo te są nieskuteczne po prostu. I co ciekawe, nie było na to żadnego wpływu, no z racji tego, że Żydzi byli potrzebni jako dostawcy kredytu, a także innych rzeczy, bardziej konkretnych, znaczy nie wiem, czy może być coś bardziej konkretnego niż kredyt, ale powiedzmy, że materialnych produktów, natomiast no, wszystkie ograniczenia dotyczące na przykład sklepów, tak, że nie może być sklepów żydowskich poza wydzieloną dzielnicą, że jeden kupiec może mieć tyle, a tyle sklepów, tak. No więc to wszystko było łamane, prawo było obchodzone, potentaci w handlu, szczególnie poznańscy, bo Poznań był naprawdę najważniejszym ośrodkiem pośrednictwa żydowskiego w XVI i XVII wieku. Mieli po kilkanaście sklepów w różnych miastach. Mniejsi kupcy, mniejszego kalibru, w ogóle nic nie robili sobie z tych wszystkich miejskich zarządzeń, ponieważ to były to sprawy lokalne, a oni byli, jakby to powiedzieć, no nad tym, tak? No musimy sobie to wprost powiedzieć. Ocena handlu żydowskiego jest oceną, jakby to powiedzieć, systemowo zmyloną. To znaczy, widząc handlarza żydowskiego, człowiek go lekceważy. Absolutnie nie powinien tego robić, dlatego że człowiek ten jest częścią olbrzymiej sieci. To, że on akurat idzie piechotą gościńcem i niesie jakieś zawiniątko na plecach, tak, albo jedzie na koniku, to nie znaczy, że ten człowiek nie ma mocy. On ma potężną moc, dlatego że jest tutaj przedstawicielem kilku przynajmniej przedsiębiorstw bardzo poważnych, a i sam własne interesy załatwia. No więc to w ten sposób należy oceniać. Jak się ten handel odbywał? No, proszę Państwa, sposobów było tysiące. My dzisiaj też je znamy. No był to handel domokrążny, tak, przede wszystkim. Ale to nie było tak, że kupcy żydowscy sami wędrowali po domach. Byli specjalni ludzie, bieguni, o których już mówiłem. Olga Tokarczuk napisała taką książkę, Bieguni, taką metafizyczną. O wiele by lepiej zrobiła, gdyby napisała o prawdziwych biegunach, ich życiu, funkcjonowaniu, hierarchii, zarobkach. To by było o wiele ciekawsze niż te brednie, które tam umieściła w tej swojej książce. No więc bieguni biegli z ofertą, tak, do zamków, folwarków, dworów, chat chłopskich i mówili, co jest, tak, a potem zajeżdżał pan handlowiec furką i wykładał towar. Handel odbywał się w karczmach, w ogóle w zakłady z wyszynkiem, to jest osobna sprawa, oczywiście prowadzone przez Żydów, więc zaprzyjaźnieni, no ciężko mówić o przyjaźni, prawda, zaprzyjaźnieni poprzez prowizję, prawda, kupcy przyjeżdżali, wykładali swój towar normalnie na stołach w gospodzie i odbywał się najzwyczajniejszy handel. To wszystko, proszę Państwa, znamy dzisiaj, tak? Mamy te wszystkie sprzedaże organizowane w lokalach gastronomicznych, tak? Gdzie się sprzedaje, a to pościel, a to garnki, a to coś tam. To jest dokładnie na tej samej zasadzie. Dokładnie na tej samej zasadzie, tylko że no, wtedy miało to charakter bardziej masowy i też produkty codziennego użytku były tam sprzedawane, a nie tylko jakieś ekstrawagancje typu odkurzacze za 12 tysięcy albo komplet garnków za 15. Dlatego, że no, handlarz żydowski docierał do najmniejszych ośrodków i na tym polegała jego przewaga nad innymi handlarzami, którzy zmuszali kupców w miastach do tego, żeby wykładali swój towar, bo było prawo składu, albo ograniczali wpływy. Natomiast sami nie ruszali się z miejsca, albo ruszali się no, nie w tak głębokie i zapadłe rejony, jak docierał kupiec żydowski. Proszę Państwa, to wszystko jest oczywiście, jakby to powiedzieć, znaczy we mnie to wzbudza podziw, dlatego że nie będę tutaj ukrywał. Ta organizacja była w zasadzie niezniszczalna, ale przeżywała
ciężkie bardzo chwile. I my tutaj w tym rozdziale Ignacy Schipper doprowadza tę swoją narrację do roku 1648, czyli do takiego największego w naszych dziejach kryzysu, który prawie zniszczył, unieważnił organizację żydowską handlową na Rusi, na Litwie, w części Polski także. I proszę Państwa, słuchając o tych wszystkich przewagach, o tych nieprawdopodobnych pieniądzach, o obchodzeniu prawa, o zblatowaniu braci szlacheckiej, dworu królewskiego, dworów magnackich, nie jesteśmy w stanie tak po prostu przyjąć, że ta hekatomba, która dokonała się na Kresach w czasie wojny z Chmielnickim, hekatomba Żydów, tak, wymordowanie tamtejszej społeczności, że było po prostu jakimś wypadkiem przy pracy, tak. A skoro już prowadzimy wojnę, to może pozabijajmy Żydów. Nie no, proszę Państwa, no jak się zabija handlowców, to się unieważnia ich wpływy, tak, a można je także przejąć. Albo zająć towar, który leży na składach. Tego towaru było bardzo dużo i był to towar cenny. To nie jest tak, że kozacy byli prymitywnymi durniami, którzy jedli rękami z podłogi. To byli ludzie niezwykle bystrzy i niezwykle sprytni, a także bardzo dobrze liczący pieniądze. A wszystkie ich wyprawy łupieszcze nie były przedsiębrane po to, żeby zyskać małojecką sławę i pośpiewać trochę piosenek na łódce, jak wieje wiatr, tylko po to, żeby zagarnąć duże pieniądze, żeby zyskać złoto, towar, wpływy, żeby się wzbogacić u siebie, pobudować folwarki, w tych folwarkach gospodarować wynajętym robotnikiem, bo no przecież kto to był kozak? To był żołnierz, tak? To był wojskowy, to był oficer wysokiej specjalizacji, który do pracy na swoim gruncie wynajmował sobie ludzi. Chłopów z Polski, z Rusi, z Moskwy, skądś tam, z Wołoszczyzny, skąd mu przyszło do głowy ich ściągnąć. No więc proszę Państwa, to trzeba w ten sposób rozumieć, że mordowanie Żydów na Ukrainie nie było wypadkiem przy pracy, tylko było działaniem celowym i próbą przejęcia tego rynku, który był kontrolowany przez kupców żydowskich. Teraz pytanie, czy ci Żydzi, którzy ocaleli, zracjonalizowaliby sobie, zakładamy, że Chmielnicki wygrał. Znaczy, no Chmielnicki teoretycznie wygrał, podzielił Ukrainę, część tej Ukrainy została podporządkowana Moskwie. Jak na tym wyszli kozacy, to wszyscy wiemy. Czy gdyby Chmielnicki wygrał i oderwał całą Ukrainę od Polski i przejął te interesy, jakie diaspora miała na Ukrainie, tak, a także dostęp do Morza Czarnego, czy Żydzi z Poznania, Lublina, Warszawy, Gdańska, Hamburga, Lubeki, czy oni by sobie tę sytuację zracjonalizowali i powiedzieli, a niech tam wymordował tych naszych, ale w sumie dobry z niego chłop i może byśmy pohandlowali. Ja tego nie wiem, proszę Państwa, i zostawiam to pytanie otwarte. To jest ciekawe pytanie. Nie musimy na nie odpowiadać. Ono może zawisnąć w powietrzu. Natomiast no, ja bym wolał, żebyśmy dyskutowali o kwestiach właśnie takich, niż o kwestiach emocjonalnych. Dlatego, że niemożliwe jest, proszę Państwa, zlekceważenie tego. Jeżeli jakaś organizacja uzyskuje duże wpływy, to robi sobie wrogów. Tak? I oczywiście można tych wrogów oskarżyć o antysemityzm i powiedzieć, a bo powinni kochać Żydów, a ich nie kochali. No ale to w dzisiejszych czasach ten wytrych jest w działaniu, natomiast wtedy go nie było i nikt nie żartował, więc jeżeli ktoś uznał, a zapewne uznał, że wpływy żydowskie na Rusi są za duże i należy poprzecinać te nitki, które łączą handel żydowski z wybrzeżem Morza Czarnego, z Turcją i z Persją, no i komuś to wydzierżawić innemu. Kiedyś taka sugestia silna się pojawiła, byśmy mieli wydać taką książkę o najznakomitszych rodach ormiańskich we Lwowie. W końcu tego nie wydaliśmy. Może jeszcze kiedyś. Może jeszcze kiedyś, ale nie wydaliśmy tego i pamiętam, że się zastanawialiśmy nad tym, czy to czasem nie było tak, że te gangi ormiańskie, przecież jakże silne i bez przerwy konkurujące z Żydami na Rusi, w Turcji, w Persji,
Czy oni czasem nie mieli interesu w tym, żeby inspirować Chmielnickiego i poszczególnych atamanów do likwidacji społeczności żydowskiej? No na pewno wiemy, że społeczność żydowska z Zarniebrza została uratowana przez Jeremiego Wiśniowieckiego. I tutaj mamy doskonały przykład racjonalizacji, prawda? Jeremi Wiśniowiecki, który na własną rękę kolonizował tereny zarniebrzańskie w opozycji do tego, co tam czynił Jerzy Niemirycz, który kolonizował te same tereny prawie, tyle że za pomocą Arian. Jeremi Wiśniowiecki, który te swoje przedsiębiorstwa organizował na kredycie żydowskim, jest dzisiaj no, postrzegany jako nawet nie czarna owca, raczej czarny lud, który no, wygubił niewinnych, pomordował ludzi, a nikt nie pamięta, a przecież to jest tekst źródłowy, Nathan Hanover go zostawił, wydaliśmy ten tekst, że Jeremi Wiśniowiecki uratował diasporę żydowską, wyprowadzając ją w bezpieczne miejsce pod osłoną swojej szczupłej bardzo armijki. W przytomności bardzo silnych sił kozackich, które całkowicie opanowały Ukrainę. I on tych Żydów uratował. Nikt dzisiaj tego nie pamięta, bo Jeremi Wiśniowiecki jest wrogiem publicznym numer jeden na kartach polskiej historii i odpowiada za wszystkie popełnione i niepopełnione winy. Jest tym symbolem samowoli szlacheckiej. To są oczywiście, proszę Państwa, idiotyzmy. Ja celowo te wszystkie rzeczy powtarzam, żeby mam nadzieję, że to szyderstwo jest w moim głosie wyczuwalne, może nie jest za bardzo widoczne. No więc może przypomnijmy te czasy, może warto napisać nową biografię Jeremiego Wiśniowieckiego albo w ogóle całą historię wojny z Chmielnickim. To już, proszę Państwa, polecam Państwa uwadze. Natomiast uważam, że takiej historii nie napisze się bez przeczytania książki Ignacego Schipera Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Ja tylko pokażę jeszcze obydwa tomy. I jeszcze będę do tej książki wracał, ponieważ ona obejmuje olbrzymi okres czasu, no od panowania pierwszych Jagiellonów do początku, znaczy do XX wieku, do lat 30., więc to wszystko jest, proszę Państwa, tutaj omówione. I bez znajomości tej książki niestety nie można się doszukać dogrzebać do ciekawych spraw w polskiej historii i nie można wielu rzeczy zrozumieć, a te dane, które są tutaj podane, dotyczące obrotów, dotyczące towarów, dotyczące skali eksportu i importu, są po prostu miażdżące. Miażdżące. No, to ja jeszcze będę o tym kiedyś mówił, a na razie dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeszcze raz polecam tę książkę i do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.